dla każdego sportu. Justyna Wojciechowska, TV Reklama, jest ze mną Marcin Najman. Witam serdecznie. Witam Cię, Justyna, witam Waszych widzów. Jesteś trener. Witam serdecznie. Marcin, powiedz mi, jak tam po Twoim panelu? Emocje opadły troszeczkę czy nic? Tam emocje, takie emocyjki, no. Emocje to będą w piątek, w klatce. To będą emocje, a tutaj to takie emocyjki. Czy zaskoczył Cię czymś dzisiaj Adrian Cios, Twój przeciwnik? Nie ma takiej możliwości. No, arcygłupota, kiedy jest już zdiagnozowana, nie jest w stanie niczym zaskoczyć. Okej. Okay. Boxdel tutaj powiedział, że zarówno Fame MMA, jak i Cloud MMA chce zorganizować Twoją walkę właśnie, Najman versus Boxdel. Czy Ty wiesz coś w ogóle o tej walce? Ja czekałem na Buxtona. Z orkiestrą przywitalną od razu po walce z Pawłem Jóźwiakiem, no ale Buxton, no mówiąc kolokwialnie, obsrał zbroję i nie przyjechał. No, trener, co ty myślisz o tym Buxtonie? No ja uważam, że to jest zupełnie inny zawodnik niż wtedy, kiedy bił się z Kasiuszem. Teraz dopina każdy cios, ma te ręce ważą i to jest... się naprawdę nas szykuje na mnie. Nie, na serio. On jest naprawdę teraz bardzo dobrym zawodnikiem, który zdegradował mocną wagę i myślę, że dzisiaj nawet położyłby Kasiusza. Okej. Okay. Czyli... A małe rękawice 100%. Szykujemy się w takim razie. Na co? Może Fame. Może na Fejmie. Nie, no ja jestem tutaj i... Jest mi tutaj dobrze. Ja nie przywykłem do tego, by zmieniać środowisko, w którym jest mi okej. Dopóki tak będzie, to ja nie mam żadnych takich pomysłów. Ale jakiś czas temu Boxdel powiedział, że nigdy nie da ci walki w Fejmie. Skąd ta zmiana decyzji? Ale to musisz Buxtona pytać, bo ty, no co ja mówię, co siedzi w głowie Buxtona, to ja nie wiem. Uważasz go za hipokrytę? Na pewno. Myślę, że on sam siebie tak uważa. Tak, tak, tak. Ale to wiesz, to hipokryzja to jeszcze nie jest najgorsza cecha. A jaka jest najgorsza? No, jest wiele gorszych. Marcin, a może on cały czas myśli tylko o tobie, wiesz, że to nie, konfrontacja ta... Trener Jacek Rumiak... Ma kompleks Marcina Najmana. Nie wiem, czy... Nie, to, a może kurwa żałuje, że wtedy ta orkiestra mu na żywo nie zagrała. I może tu o to chodzi. Nawet widać, że się zawziął, schód, zaczął trenować. Ja go w ogóle nie oglądam. Trener mi tylko mówi, że ty, Buxton, kurwa, coś tam się poprawił, kurwa. Nie, naprawdę. No, także to... ciosami, a miał watę w rękach z Kasiuszem, a w zasadzie te ręce były luźne, dobrze chodziły, ale nie umiał kończyć. Teraz naprawdę bije mocne ciosy, jest skoordynowany, wiecie. Słuchajcie, kto widział na dyskotece kogoś takiego okrągłego? Wszyscy mają luz w ręk, luz i dobrze się bawią, więc grubasek jak schudnie ma tyle samo siły, a jest kondycyjnie 3 razy lepiej przygotowany. Także to by była fajna walka, no ja jestem za. Jak walka z Boxdelem, to może również rewanż z Don Casio? Nie interesuje mnie walka z Don Patusem, ponieważ on nigdy nie przystąpi do walki w formule MMA, a mnie żadna inna już nie interesuje. Adrian Cios powiedział, że będzie ciebie faulował w trakcie walki. Czy ty też również zamierzasz nieczysto grać i również faulować? Nie, zamierzam czysto grać i czysto mu wpierdolić. To była jedna obcierka, która się prześlizgnęła pod tyle głowy. Przecież ja przy ostatnio też nie faulowałem. A czy zamierzasz posłać po raz kolejny Adriana Ciosa na nosze? Żeby wynieśli go na noszach? No tak, no. Na nosze i niech... Troszkę jednak... lżej z nim się obejdziesz. Ja myślę, że to jest jednak dobry plan. Na noże i niech wypierdala. Ostatnio byłeś na kanale sportowym, byłeś gościem. Skąd pomysł, żeby właśnie tam się wybrać? Dostałem zaproszenie. Od razu przyjąłeś? Czy zastanawiałeś się nad... Zapytałem się moich widzów na social mediach. Stwierdzili, żeby jednak to zrobić i posłuchałem głosu mojego ludu. No cesarz stara się słuchać swojego ludu. Tak. Okej. Okay. Nazwałeś Borka wielkim kopytem. Czy nadal się nie lubicie, czy jednak teraz już po tym programie wasze tutaj relacje się ociepliły? Jak to jest? Wiesz, problem to by był, jakbym go nazwał małym kopytem. Ale jeżeli go nazwałem dużym kopytem... To jest komplement. To jest, uważam, tylko i wyłącznie można odbierać w kategoriach komplementu. Okej. Okay.
Dobrze, tutaj zapytam jeszcze o Cloud. Jak widzisz walkę Wielki Buł kontra Denis Załęcki? Mocna walka. Mocna walka, bardzo mocna walka. Denis kolejny raz bierze bardzo trudną walkę. I to będzie naprawdę no, duże też wyzwanie dla niego. Ileś osób zarzuca mu, że przegrał tam jedną, dwie, trzy walki. Tylko zobaczcie, z kim on walczy. Artur Szpilka, ten kickbokser, jak się nazywa ten z Grombly, Don Diego. Omielańczuk. Kurwa, no to sam top światowy, no. To sami, kurwa, goście z najwyższej półki światowej. Wiesz, jest jedna sprawa, która tutaj akurat jest takim specyfiką. On szuka formy, którą miał dawno, co nie? Bo to jest Denis z czasów Gromdy i wchodzący w świat Freak Fight to był najlepszy. Później taka jakaś, nie wiadomo dlaczego, była degradacja, troszeczkę niepotrzebne kilogramy. I teraz zobaczymy, jaka forma będzie dzisiaj, bo to jest, jaką formę będzie miał, bo to jest dyspozycja jego na dzisiaj. Czy on wraca do formy, którą posiadał? Bo to jest klucz do tego, co się będzie działo. A drugi przeciwnik, Nathan Marcoń. Jak sobie z nim poradzi? No to nie wiadomo, czy taka walka w ogóle będzie, no. A myślisz, że może dojść do tej walki? Czy marne szanse? Ja mam dosyć dużą wyobraźnię, ale naprawdę mi ciężko sobie jest wyobrazić tą walkę. Mhm. Naprawdę, ja nie potrafię sobie takiej walki wyobrazić. Dogoni go. No dogoni go. Dogoni go. Wyobraźnia? Nie, no dogoni go. A chciałam zapytać jeszcze, jeśli chodzi o Nathana Marconia, czy uważasz, że dobrze zrobił, że zadzwonił na policję wtedy, kiedy został uderzony przez Denisa? Nie chcę tego komentować. Ja nie komentuję takich sytuacji. Nie podbijajmy tego. No dobrze. Binkowski, jeszcze zapytam Artura Binkowskiego. Co myślisz? Naprawdę chcecie? Tak. Co myślisz o potencjalnej walce? Nie ma takiej możliwości. To jest naprawdę mocno schorowany na dziś człowiek i nie ma w ogóle takiej możliwości. A walka ze starym Uranem? Coś tam gdzieś tam dochodzą mnie słuchy, że gdzieś tam wykrzykuje, że ze mną walczy w marcu. Ja nic o tym nie wiem. Ja pierwszy słyszę, ale nie wiem. No, takie mnie dochodzą słuchy, że gdzieś tak opowiada. Również opowiada o twojej walce trener Mirek Okniński. Nie, no, trener to jest kawał zawodnika. No. I muszę ci powiedzieć, też tutaj z Jackiem rozmawialiśmy dzisiaj na ten temat na treningu. Ty Mirek się naprawdę nieźle prezentuje w tym wieku, nie? Te ciosy, kurczę, naprawdę. Mirek to jest zawodnik. Jest dobrym zawodnikiem. Tak, nie, no w ogóle. To by była dobra walka. Bardzo dużo, no tylko wiadomo, że jest po ciężkiej chorobie, ma swoje lata. Natomiast naprawdę prezentuje się całkiem. Właśnie ten powiedział, że za waszą walkę mógłby zarobić nawet 2 miliony, a nawet Ale i 2,5. Netto. A brutto 2,5, tak? Tak, 2,5 i nadal ta stawka rośnie. Czy myślisz, że federacja dałaby mu tyle pieniędzy za walkę z tobą? Ja nie mam pojęcia. No daj mu Boże, no. Daj mu Boże jak największy garze, no. A ty ile byś wziął za tą walkę? 500. Nie, 1500. Dobra, dziękuję ci bardzo w takim razie. Dziękuję bardzo. Do czynienia jutro. Dziękujemy. Tak jest. Pa, pa.